Kto rządzi u was w domu? Ja, oj. Zdecydowanie. Ciężkie pytanie. Nie, no, Arek, no w sumie tak. Bez przesady. Nie, tak szczerze. Staram się chyba uzupełniać. Wiadomo, ale trochę że... dominuje bardziej ja. No, niech będzie. Niech będzie, że ty dominujesz. Ale Agnik właśnie jest taki potulny, zgadza się na wszystko, że go coś tam namówisz, czy tam wiesz. Nie, no trzeba tak kompromis, nie? Bo on raczej jest taki, że zawsze szukamy jakiegoś takiego rozwiązania, ale zawsze jest taki uparty, że jak już sobie coś ustawi, to tak musi być. Ale jakoś idzie to, nie? Zdarza się, że dużo rzeczy musi być gdzieś tam podporządkowane, bo wiadomo, że jestem piłkarzem i też muszę rzeczy pewne planować i trzymać się pewnych zasad. No tak, ale ja słyszałem, że Jessie jesteś złotą kobietą, że tam jakiś posiłeczek przygotujesz, że dbasz tutaj o chłopaka. No, muszę trochę dbać. Nie no, staramy się tak zawsze jakoś jeść racjonalnie, odżywiać się, staramy się zawsze dobierać posiłki odpowiednio. Wiadomo, już odchodzą mi tam czasami śniadania czy tam obiady, bo Arek stara się iść w klubie, a już kolacje czy tam podwieczorek, no to sam już wchodzi to w moją grę. Więc zawsze staramy się zdrowo jeść i dobierać dobre składniki. A czy szczerze, wcześniej no to tak... Wiadomo, no jadłam tam różne rzeczy, ale tak w sumie od półtorej roku zaczęliśmy z Arkiem tak żyć bardzo, bardzo zdrowo, że tam nie kryjemy tego, ale tam ściągamy różne przepisy właśnie od Ani Lewandowskiej, czy tam od Ewy Chodakowskiej, stara nam tam jakieś książki czy coś, no to muszę się tym interesować, no to staramy się dobierać właśnie tak składniki, jak wcześniej mówiłam, jeść osobno białko z węglowodanami. Trochę ją wkręciłem, tak szczerze, bo wiadomo, że bardzo ważne to jest gdzieś tam w życiu piłkarza, ta dieta i trochę ją tak wkręciłem w to, bo cały czas ją przekonywałem, żeby tego pilnowała i od jakiegoś czasu już naprawdę dobrze tego pilnuję. Czyli rozumiem, że w waszym śląskim domu w Amsterdamie nie ma szans właśnie na golatkę jakoś, na jakieś Kiedyś tak było, jak jeszcze grałem w Leverkusen, to jeszcze czasami sobie na to pozwoliłem, ale... Arka, czy mama od właśnie Jessiki, czy moja mama właśnie często stara się to robić, ale... Tak już od czasu, można powiedzieć, roku, można powiedzieć, to już tego nie jem i też zauważyłem efekty, bo tak naprawdę, tak jak mówiłem, rozmawialiśmy we wcześniejszej rozmowie, można powiedzieć, prawie rok czasu już nie miałem takiej poważnej gdzieś tam kontuzji mięśniowej czy jakiejś tak przerwy dłuższej. Dlatego oczywiście odpukać, ważne, żeby zdrowie dalej dopisywało. No to dobrze, ja też chciałem się zapytać o taką drugą sprawę, która na pewno też Jessikę interesuje, to moda. Jak to wygląda w przypadku Arka? Potrafi się ubrać sam, czy jednak musisz mu pomagać? Na początku, miałam z tym problemy, no trzeba przyznać. Chociaż ubrać na pierwsze spotkanie naprawdę, to wiem, że jeszcze właśnie kuzynka Darka z Anglii, to tam pomagała mu się ubierać, Kasia, tak? Pomagała mu się ubrać na pierwsze spotkanie, no a potem, no to wiadomo, no to ja mu mówiłam, ściągnij te spodnie, ubierz te, a może te lepiej będą pasować. I tak staraliśmy do siebie docierać, no a teraz z perspektywą czasu muszę przyznać, że on czasami mi nawet musi tak podpowiedzieć. Czasami? No czasami, nie. Nie, tak jak mówię, od początku tak, na początku nie zwracałem na to uwagi, ale po jakimś czasie już trzeba jednak jakoś się ubierać, jak się wchodzi do szatni piłkarskiej, gdzie tam... zawodnicy starsi już fajnie się gdzieś tam ubierają, przykładają do tego uwagę. Ja gdzieś tam 16-17 lat nie zwracam na to aż tak takiej dużej uwagi. No i no wiesz, też były takie pośmiechujki niekiedy, takie tak zwane ze mnie, ale później już się nauczyłem i wiadomo, że teraz no, myślę, że nie odstaję. No tak, a on był taki nieśmiały na początku, bo wiem, że to chyba ty Agnek zaczepiłeś Jessikę, tak? W Zarze? Tak, tak. No to ja zaczepiłem, porozmawialiśmy. No tak wszystko się szybko potoczyło i w sumie umówiliśmy się. A właśnie był nieśmiały, czy taki od początku raczej pewniacha? Raczej nie, on taki skromny chłopczyk jest, taki, że chłopczyk. Tam... Chłopczyk. No chłopczyk, no. Dla mnie zawsze będzie takim chłopczykiem jeszcze. I zawsze jest taki skromny, tak stara się, czyli on zawsze jest taki dobry, stara się życzliwy być i... Nigdy tak nie jest taki, żeby, nie wiem, że jakoś tak panoszyć się przed ludźmi. Zawsze jest sobą i to jest najważniejsze. A przynosi na przykład te emocje z meczów do domu? Chyba nie da się od tego uciec, nie? Znaczy, no nie da się na pewno tego uciec, to jest taka psychika, nie? Cały czas się o tym myśli, że jednak a dzisiaj nie zagrałem, a może to znowu kolejny mecz będzie, może znowu nie zagram. Na pewno coś jest z tym i przynosi to czasami do domu, ale staramy się zawsze też usiąść w domu, jakoś, nie wiem, porozmawiać na ten temat, zobaczyć skróty meczowe, może wyłapiam jakieś błędy, które zrobił, czy... Jeszcze z mojej strony mam co mu dopowiedzieć, no to często przenoszę. Tak? Bardzo często. Mhm. No jednak takie, wiesz, życie piłkarza to jednak... Tak naprawdę piłkarzem jesteś cały czas i tak jak mówię, nawet jeśli chodzi o tą dietę, ale nawet o psychikę, wiesz, cały czas myślisz o tym gdzieś tam, o tym meczu,
jak zagrałeś dobrze, to się tego cieszysz, starasz się tym żyć, a jak zagrałeś źle, to też tym żyjesz, bo jednak zagrałeś źle albo nie zagrałeś, co zrobić, żeby zagrać i cały czas trzeba... Ja mam tak przynajmniej, że cały czas tą piłką żyję. A jak tak najchętniej spędzacie czas tutaj w Amsterdamie? Zależy tak naprawdę od czasu, no, ile mamy, czy od tak naprawdę napięcia tych meczów, bo jak gramy co 3 dni, no to też trzeba na to uważać, ale różnie, gdzieś tam... Czasami zdarzają się momenty, gdzie mamy 2 dni wolnego i lecę do Polski, gdzieś tam spotkam się z Pawłem Olkowskim, bo tak naprawdę mam gdzieś tam 2,5 godziny do siebie, a zdarzają się momenty, gdzie tak naprawdę gdzieś tutaj się kręcę w pobliżu domu, wyjdę, pospaceruję i to jest wszystko. I gdzieś tam oglądam telewizję, odpoczywam trochę inaczej. Ty, Jessica, jak się odnajdujesz na przykład wśród tutaj dziewczyn, narzeczonych, żony, piłkarza Ajaxu? Już tam znajdujesz? Znaczy, muszę tak powiedzieć, że bardzo dobrze mnie przyjęły dziewczyny. Właśnie przyszłam też z dziewczyną, w sumie nie wiem, czy on też jest zawodnik, ten Berghaj, tak? Nie umiem nigdy tego powiedzieć, no to właśnie z tą dziewczyną się tak kolegujemy, tam często gdzieś tam też siedzimy koło siebie, więc fajnie, muszę przyznać, też dziewczyna od szyny, czy tam żona to jest chyba już nawet, no to też bardzo pozytywnie mnie dziewczyny tutaj przyjęły. Faktem, jeszcze nie miałam takiej okazji, żeby gdzieś z nimi iść, bo ciągle coś mi wypada, jak na przykład weekend, kiedy mam trochę luzu, bo Arek jedzie na mecze, to muszę jechać do szkoły, bo mam studiuję w Polsce, więc cały czas coś. A ciężko właśnie wejść w takie środowisko? Ty, żon dziewczyn piłkarzy, czy to właśnie w Leverkusen, czy to w Augsburgu, czy tutaj w Amsterdamie, jak to wygląda? Raczej nie, dziewczyny są tak akurat sprecyzowane wszystkie, że w sumie fajnie jest pogadać z osobą, która na przykład mówi w tym samym języku, czy nie wiem, czy ma te same zainteresowania i zawsze staramy się właśnie tak razem ze sobą trzymać. Bardziej gramy jako drużyna niż nie jako przeciwniczki. Dobra, a kiedy jakaś formalizacja waszego związku? Godzina już tam nie naciska? Nie. Mamy chyba jeszcze dużo czasu.